Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie, moi drodzy, to kolejny epizod z kariery zawodnika. Zawodnika jakiego? No, technicznie rzecz biorąc z mojej kariery, aczkolwiek no, to jest bardzo umowna wersja wydarzeń. Sierpień 2024 roku, po naszej przebojowej przygodzie w Dynamie Drezno, jesteśmy aktualnie zawodnikiem warszawskiej Legii pod batutą Kosty Runiaicia. Walczymy w Ekstraklasie o punkty i jak najbardziej sensowny rezultat, ale będziemy także walczyć z Farulem o playoffach Ligi Konferencji i na tym nam, nie ukrywam, bardzo, ale to bardzo zależy, żeby w tych europejskich pucharach faktycznie jako Legia zawalczyć. Moi drodzy, na samym starcie ode mnie prośba do was o zostawienie tutaj kciuka w górę, spróbujmy dobić pod tym odcinkiem do 1000 łapek. I teraz jeszcze jedna rzecz, ponieważ cały czas są prowadzone te dywagacje, negocjacje, w jaki sposób rozgrywać te spotkania i są różne wersje wydarzeń. Uważam, że chyba najlepiej mimo wszystko jest rozgrywać te spotkania w momencie, w którym chcemy je symulować krótko, jak na przykład starcie z Radomiakiem, na zasadzie sterowania całym zespołem. Aczkolwiek to też jest trochę problematyczne. Granie najlepszych akcji jednak oddaje nam ten stan rzeczy, gdzie faktycznie gramy tylko i wyłącznie swoją postacią, swoim zawodnikiem, swoją gwiazdą. W sytuacji, w której gramy jako cała drużyna, trochę się gdzieś to traci. A rozgrywanie całego spotkania i w każdym meczu tak rozgrywanie całego spotkania, to już jest wyższa filozofia. Dlatego pytanie raz jeszcze, moi drodzy, musimy w końcu podjąć jakąś decyzję. No i jakby, wiecie, postawić na czymś, żeby faktycznie móc rozgrywać te spotkania w jakimś takim w miarę wyuczonym sznycie. Zaczynamy to spotkanie, gramy u siebie, gramy w wyjściowej jedenastce, więc dajemy sobie jako cel tutaj podanie tej piłki celnie co najmniej dwukrotnie. I zobaczymy w takim razie, w jaką stronę to wszystko będzie zmierzać. Z tego co widziałem, no to Kosta Runiaicz nas ustawił na ataku w duecie z Gualem i nie ukrywam, taka wersja zdarzeń mi odpowiada. O Jezus Maria, popatrzcie jak tutaj zrobili nam lukę, no to trzeba wykorzystać, chłopie, strzelaj! Tak jest, Mark Gual, 1-0 w 18 minucie. Wszołek dograł prosto do Hiszpana, a ten nie miał już żadnych wątpliwości przy wykończeniu. Nie mógł mieć żadnych wątpliwości. Teraz mamy okazję, Medina tutaj nas kryje, ale my możemy sobie tę piłkę troszeczkę przetrzymać i teraz tak jest. Zagraliśmy znowu do Guala, Gual, możesz do nas oddać, Gual! Gual do Rzeźwickiego, mamy bramkę, moi drodzy, to jest współpraca, która naprawdę, no daj mi się złapać, chłopie, gdzie ty uciekasz? Dawać go. No dobrze, nie udało się go złapać. To jest współpraca, która sugeruje nam, że faktycznie mamy wobec czego żywić nadzieję. Teraz Slisz do Rzeźwickiego raz jeszcze. Piłka za plecy. Ojojojojojojoj, tu fatalnie podałem do Mediny, niestety. Radomiak na nasze szczęście jeszcze nie podwyższył tego wyniku. Teraz piłka zagrana górą do mnie. Spróbujemy skierować futbolówkę jakoś w kierunku Guala. Bardzo dobra piłka. Gual, dlaczego głową? Jezus Maria, no to była zmarnowana koncertowo sytuacja. Czyżby Kun teraz do nas dośrodkowywał na skrzydle? Nie, Rosołek, dośrodkowujmy. Rzeźwicki, wygrany pojedynek główkowy, zdobywamy. Spalony. Nadal Radomiak nie wyrównał. Mamy sporo szczęścia, nasza ocena meczowa to już 9-2. Piłka zagrana na skrzydło i teraz Wszołek, nie, Rosołek, znowu Rosołek przesuwany z jednego na drugie skrzydło. Josue, no odegraj, Jürgen, mamy brameczkę, moi drodzy, 3-1. O to chodziło, żeby w taki sposób rozklepać tutaj Radomiaka. Kto wie, może w przypadku, gdy gramy w zespole, który faktycznie jest troszeczkę bardziej stabilny w ofensywie i w defensywie, to takie rozgrywanie akcji będzie miało jakiś sens. Radomiak 3-1, nie zdobyli 5 bramek w ostatniej akcji meczu, w ostatniej sekundzie. To jest trochę zaskakujące, a trochę jednak budujące, że faktycznie doszło do czegoś takiego. W porządku, mamy statuetkę zawodnika meczu, zrealizowaliśmy wszystkie cele, zdobyliśmy bramkę, uzyskaliśmy fenomenalną ocenę meczową, a nawet mieliśmy asystę, co za tym idzie, moi drodzy. 3 punkty możemy przyznać do naszej gwiazdy bez jakiegokolwiek zawahania, więc teraz przechodzimy sobie do mojej gwiazdy, dajemy rozwój zawodnika i w przypadku rozwoju piłkarza możemy tutaj wejść albo w dribbling, albo na przykład poprawić jeszcze wykończenie, co już by sprawiło, że będziemy absurdalnie dobrym zawodnikiem. Ale niech będzie, moi drodzy. A weźmy sobie
gwiazdka słabszej nogi. Niech będzie ta jedna gwiazdka słabszej nogi więcej u nas. Wykończenie zarówno lewą, jak i prawą nogą powinno się teraz u nas poprawić. Mamy jedną, a ja mam aż 24 razy asystować, o matko boska, to ja teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. Legia. Moi drodzy, właśnie, zasugerowaliście mi w sekcji komentarzy, za co wam bardzo dziękuję, kilka ciekawych zespołów. Przede wszystkim zaproponowaliście mi tutaj ligę portugalską jako bardzo ciekawy kierunek do przebicia się chociażby do Europy w miarę sprawnie, do któregoś z tych zespołów czołowych z ligi portugalskiej, jak na przykład Sporting, jak Porto czy Benfica. To jest jak najbardziej plan akceptowalny. I myślę, że całkiem sensowny, tym bardziej, że do Porto mielibyśmy te nasze wytyczne zrealizowane już na tu i teraz w praktyce. Bardzo łatwo byłoby nam je osiągnąć. To samo tyczy się Sportingu. Benfica, no w Benfice jest trochę ciężej, tych udanych dribblingów musiałoby być trochę więcej, ale kto wie. W każdym razie, to jest pierwsza propozycja. Któryś z tych portugalskich klubów. Następna, równie sensowna, aczkolwiek poprzeczka byłaby zawieszona zdecydowanie wyżej, przynajmniej pod kątem funkcjonowania tak ligowego, to jest zespół Brightonu, żeby uratować ten upadający projekt, upadający zespół. Oni grają w stylu, który by nam odpowiadał. To byłby całkiem sensowny zespół, więc moi drodzy, to są te dwie propozycje. Tak wyglądają te różnice, jeżeli chodzi o wymagania. Bramki strzelone zza pola karnego, tutaj mecze w wyjściowej 11, strzałów celnych tutaj na przykład zaskakująco dużo. Tutaj jeszcze zmiany. Meczów w wyjściowej 11 procent 70, strzały celne aż 200, wygranych pojedynków sam na sam, ale tygodniówka absolutnie absurdalna. No możemy ewentualnie wrzucić sobie tutaj ten Brighton, niech będzie, z zaakceptowaną aż taką kolosalną pensją. Moi mili, sekcja komentarzy do waszej dyspozycji, zarówno pod kątem oczywiście wyboru tego ostatecznego stylu gry i sposobu gry, jak i także pod kątem wyboru drużyny. Moi drodzy, skoro tamten mecz, gdzie graliśmy z Radomiakiem, wyszedł w przypadku rozgrywania tych najlepszych akcji tak dobrze, to spróbujmy zrobić dokładnie to samo i teraz. Gramy w zielonych trykotach, wybierzmy sobie na cel, moi drodzy, ocenę meczową co najmniej 7,5 i zobaczmy, czy tym razem Górnik Zabrze ugości nas, jak nas ugości drużyna trenera Urbana, jak będzie gościnna, miejmy nadzieję, że będzie bardzo gościnna, a że nam uda się zdobyć bramkę albo asystę. No skoro wiemy, że tych bramek, asyst mamy zdobywać naprawdę sporo, to teraz od razu oddajemy do Guala. Gual, możesz mi ajajaj, wielka szkoda, że Gual tak tę futbolówkę stracił, ale w 9 minucie mamy okazję do strzelenia bramki po rzucie karnym. My te rzuty karne często trenowaliśmy i kilka punktów nawet w te rzuty karne sobie władowaliśmy i efekt jest najprostszy, moi drodzy. 1-0, dajemy prowadzenie i jeszcze prowokujemy trybuny w Zabrzu w sposób następujący. W 30 minucie niestety Górnik zdołał wyrównać, ale my mamy kolejną akcję ofensywną i tutaj możemy się nawet puścić dzikim sprintem, więc tak też spróbujemy to zrobić. Rzeźwicki, zbiegamy sobie na skrzydło. Rzeźwicki! Ubity słupek! Nie, tylko nie to! Jeszcze jest futbolówka po naszej stronie. Josue, Gual, broni Szromnik. Nie ma bramki. Wielka szkoda, że tak się to poukładało, moi mili. To była dla nas sytuacja, no myślę, że stuprocentowa, z powodzeniem. Tak trzeba to nazwać, powinniśmy to wykończyć. Spróbujemy teraz takiego płaskiego dośrodkowania. Dadok, ta futbolówka, czy ona będzie nasza, czy ona jednak padła łupem Christiansena. No i niestety, tym samym Górnik wyszedł na prowadzenie. Zagramy sobie tę piłkę przez środek. Ej, no panie sędzio! Przecież to był ewidentny faul! Nie powinni w ogóle na coś takiego zezwalać. Nie poczekał za bardzo na jakieś lepsze ustawienie. O Jezus Maria, dlaczego ja mam takie beznadziejne podania? Koniec, przegrywamy z Górnikiem 2-1. No mieliśmy też kilka szans na to, żeby odwrócić losy tego spotkania, więc nie zapalałbym jeszcze takiego czerwonego światła alarmowego z tym, że to jest koniec świata, że tu się coś wydarzyło nieprawdopodobnego i że nie powinno móc mieć prawa się wydarzyć. Agent zawodnika, no tutaj nasza droga, rekomendacje, też się pojawiają coraz odważniejsze te zespoły. Możemy przejść do decyzji i powiedzieć, że w derbach złóżmy fanom obietnicę, że będziemy lepsi. Niech będzie i tak, złóżmy taką obietnicę, chociaż obietnice bez pokrycia potrafią się zemścić. I przejdźmy sobie do starcia z Puszczą. I moi drodzy, ojejku, a tutaj zaraz bardzo ważne starcie w lidze konferencji. No to mecz z Puszczą, moi drodzy, powiem tak.
Uważam, że w starciu z Puszczą powinniśmy sobie poradzić nawet na zasadzie przejścia do wyniku. I tak też się stało. Może i nie zdobyliśmy bramki, ale nie opuściliśmy też boiska. Ocena 7-1. Wygrywamy tym samym. Spadamy na ławkę rezerwowych przed tak ważnym meczem. No powiem wam tak. Może i ktoś powie, że to tragedia, że to katastrofa, ale teraz, grając w Europie, w tym meczu, ja nawet powiem, że ja z chęcią wejdę na takiej zasadzie, ponieważ my wchodząc w ten mecz, nie chcę wykonywać treningu, bo popatrzcie, kiedy ja wejdę w ten mecz, mamy sytuację 1-0, ale ja tutaj mogę zagrać całe 55 minut jako Rzeźwicki i tutaj możemy faktycznie sensownie trochę się pobawić w tej lidze konferencji. No moi drodzy, czas na europejskie puchary. W końcu się doczekaliśmy tych europejskich pucharów. Liga Konferencji. W rzeczywistości warszawska Legia radzi sobie tutaj co najmniej przyzwoicie. Jak inaczej to nazwać, jeżeli są liderem grupy po tylu kolejkach. Pokonali takie zespoły. Ta skandaliczna porażka w dosyć skandalicznych okolicznościach, może bardziej tak to powinienem powiedzieć, z AZ Alkmaar, ale przede wszystkim zwycięstwo z Aston Villą, zwycięstwo ze Żlińskim Mostarem. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. A teraz, moi drodzy, niestety, ale trochę tutaj nasz blok defensywny się rozjechał. Spróbujemy poprosić tutaj o jakąś podwójną asekurację. Strzał, Jezus Maria, to był chyba najsłabszy strzał, jaki widziałem od naprawdę, naprawdę długiego czasu, a paradoksalnie był niezwykle groźny. Jesteśmy przesunięci na pozycję indywidualnego napastnika, jednego jedynego. Troszeczkę asekuracyjnie tutaj zagraliśmy. Cabrera, strzał, piłka wybita. Czy to będzie futbolówka, która padnie łupem któregoś z naszych zawodników, Yuri Ribeiro? Tak jest, zagrał tę futbolówkę prosto pod nasze nogi. Teraz możemy się wycofać. Mimo tych fatalnych podań jesteśmy w stanie, na takiej odległości przynajmniej, zaadresować tę piłkę prawidłowo, ale no nie może Patryk Kun tak piłki tracić w tak prosty sposób. Mazilu. Cabrera, strzał, 2-0. Oto moi drodzy, jeżeli my europejskie puchary z Farulem Konstantą przegramy w taki sposób, no to wolałbym nie być w skórze swojej własnej. Kun może się teraz od... Nie wiem pojęcia, co zrobił Patryk Kun, ja nie poprosiłem tutaj jakby o podanie w ogóle w tej sytuacji, absolutnie. Panowie, przechwyt piłki, ona zaadresowana gdzieś do mnie, my mamy huknięcie, my potrafimy uderzyć, my potrafimy to spokojnie zrobić, tylko nie wpuszczajcie ich aż tak z rozpostartymi ramionami, nie wpuszczajcie ich aż tak sprawnie do naszego bloku defensywnego, co? Byłoby całkiem sympatycznie. Wszołek, mamy tę piłkę, wycofajmy ją. Tak jest, zagrana na skrzydło bardzo sprawnie. Wszołek może teraz do nas oddać. I tak jest, rozpędzamy się. Czy rozpędzimy się wystarczająco mocno? Rzeźwicki w polu karnym, dośrodkowanie. Jest tam Patryk Kun. Zamykał trochę za głęboko ta piłka posłana. Ja też za głęboko troszeczkę wszedłem. 70 minuta, nadal prowadzą gospodarze dwiema bramkami. Ajoani. Wysoki pressing, ajajajajaj, chociaż może zmusiliśmy bramkarza do błędu, tak też się chyba stało. Josue. Nasza futbolówka jeszcze, okej. Oddaj! Wszołek! Rosołek! Huknięcie! Nie ma bramki, ja tutaj na jakimś kuriozalnym wykroku strzeliłem tę piłkę, ale bramki nie ma. Kurczę, powiem wam, że trochę więcej, coraz więcej kłopotów tutaj się... narastają z minuty na minutę. 75 minuta. Cabrera. Yuri Ribeiro. Pankow. Slisz. Ribeiro. Ajajajajajajaj. Mazilu. My tutaj poczekamy. Poprosimy tutaj o pressing dodatkowy. Nie, no nie możecie... Najprostszy, moi drodzy, to był podręcznik piłkarski, niestety, którego ewidentnie nasz blok defensywny nie przeczytał. Kun. Przyjacielu, górą. Tak jest. Dobra piłka. Dobrze to wyglądało. Zagranie na krótko. Rosołek. No Jezus Maria, to była taka dobra akcja. Naprawdę, naprawdę dobra akcja. Szkoda, że to nie wpadło do bramki. Strzał przewrótką nad bramką.
80 minuta. No nikt mi nie powie, że nie próbujemy. Chociaż nic z tych prób nie wychodzi. I nie wynika. Przyjacielu, na skrzydło. O, ale no nie, nie tak. Nie tak. Pankow. Dobrze, ja się pokazuję do rozegrania. Trochę niczym... Robert Lewandowski. Ale mi chłopie dałeś za plecy piłkę. Ja nie miałem w ogóle szans jej przechwycić. Cabrera. Tak jest. Bardzo ładnie. Kun. No dobrze, skoro szukamy takiego zagrania. Kun! Osiemdziesiąta siódma minuta, nadal przegrywamy, no i powiem wam, że wynik się nie poprawia, wręcz w drugą stronę to wszystko idzie. Rosołek, piłka stracona natychmiast przez ten przechwyt, odskoczyła nam strasznie. Raz jeszcze próbowałem ratować sytuację ślizgiem, ale tylko ją pogorszyłem. 89 minuta. No nie takie powroty widzieliśmy w piłce nożnej, aczkolwiek, no jeżeli tutaj już podwyższą to prowadzenie na rezultat czterobramkowy, wtedy może być naprawdę, naprawdę ciężko. Chładun. Zagranie tej piłki szybko. Chładun. Nie ma czasu, nie ma czasu. No nie w taki sposób sobie wyobraziłem to zagranie piłki ekspresowe. Przyjacielu, a dlaczego nie zrobisz w ślizgu, co? Ładun, ależ tu ryzykowna była ta interwencja, moi drodzy. Kłopotów. Całe mnóstwo po tym meczu. 3-0. No mamy do odrobienia na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej niemałą zaliczkę. W sumie oni mają niemałą zaliczkę przed przyjazdem na stadion Łazienkowskiej. Mamy do odrobienia naprawdę, naprawdę solidną lekcję. Trener Kostaru Niajcz troszeczkę rozsierdzony. Słaby występ meczowy, niestety. Podziękuję za wsparcie fanom i przeproszę za taki fatalny występ. Mam nadzieję, że teraz... No, okno transferowe nas nie interesuje, bo raczej chyba nie mają zamiaru mnie już sprzedawać, czy odrzucić, czy wywalić, czy wypożyczyć. Nie wydaje mi się. Tutaj zostałem sprowadzony raczej jako gwiazda. Moi drodzy, no dobrze. Czas wprowadzić sobie zatem sesję treningową, wczytajmy poprzednią. Wracamy do wyjściowej jedenastki przed meczem z Stalą Mielec. I teraz, w dniu meczowym, moi drodzy, w takim wypadku zagrajmy także jako najlepsze akcje. Ostatnio, gdy graliśmy jako Rzeźwicki, no to graliśmy oczywiście w tym meczu w europejskich pucharach. Wyszło to po prostu fatalnie. Teraz nie możemy powtórzyć takiego rezultatu. Teraz nastawiamy się wyłącznie na 3 punkty w Ekstraklasie. Kapitalnie ktoś dobrał stroje, o to chodzi, moi drodzy. Nie ma to jak grać z zespołem w białych koszulkach z czarnymi spodenkami na zespół z białymi koszulkami z niebieskimi spodenkami. I to akurat w sytuacji, w której steruje całym zespołem, ale nie w takiej sytuacji. Kobylak, mamy przejętą tę piłkę. Teraz atak warszawskiej Legii, chociaż tutaj przy mnie jest tak blisko. Josue, Slisz, troszeczkę powiem wam, że nie do końca wiem, kto jest kim, jeżeli chodzi o... O, właśnie, teraz na przykład byłem przekonany, że podaję do swojego kolegi z zespołu. Josue, tu jest trochę młyn, tu jest trochę gęsto. Piłka jednak stracona. No oczywiście muśnięcie tylko futbolówki oznacza natychmiastową rezygnację z podjęcia jakichkolwiek ataków. Podnieśmy tę piłkę naprawdę, naprawdę wysoko. I teraz Rozze... Piłka wyszła na aut, czy mi się wydaje? Jeżeli nie wyszła, to bardzo dziwnie to przerwali. No dobrze, mamy kolejną akcję. Mustafajew teraz. Do Slisza. Ten do Rzeźwickiego. I Rzeźwicki, zagranie do Mustafajewa. Mustafajew. Slisz! Chyba troszeczkę się przeliczyłem co do ekwilibrystyki przy tym uderzeniu. 33 minuta. Rzeźwicki ma okazję strzelić bramkę. Po raz kolejny nasz egzekutor stałych fragmentów gry. I tak też się stało, moi drodzy, raz jeszcze zapakował piłkę do siatki. I nie będziemy jakoś specjalnie się nad tym rozwodzić, po prostu zrobiliśmy to, co do nas należało. Ale teraz mamy okazję, jako Kobylak, odwrócić kompletnie tę sytuację, broniąc... No niestety nie, Stal Mielec, moi drodzy, 1-1 po rzucie karnym otrzymała jedna i druga drużyna, więc na dobrą sprawę równo wyszło na jedno i to samo. Slisz.
Gdzie jest tutaj mój kolega z zespołu? Ja muszę patrzeć po minimapie, żeby się rozeznać w tym temacie. Teraz Rzeźwicki, Rzeźwicki! Pięknie to zapakował, moi drodzy. Wykończenie naprawdę, naprawdę światowej klasy. O to chodziło w tym temacie. I dlatego zapakowaliśmy i wygrywamy tym samym. 2-1. To chyba trochę mamy jednak faworyta, jeżeli chodzi o ten sposób rozgrywania tych akcji. Co o tym myślicie? Dajcie znać w sekcji komentarzy, naturalnie.